Słuchajcie, nowa platforma, nowa energia. Rzeczywiście. Słuchajcie, nowa platforma, nowa energia to nie są tylko i wyłącznie hasła. Tego trzeba nam było bardzo. I wszyscy tego, słuchajcie, oczekiwali. Widać było, że wy tego oczekiwaliście. Widać to po wynikach głosowania na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wielkie gratulacje dla Borysa. Ale również chciałem Borysowi osobiście bardzo podziękować, ale również marszałkowi Grodzkiemu, bo jakoś tak się złożyło, że w ostatnich dniach, między innymi dzięki temu, że zostałeś wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to grono hejterów, które koczuje przed moimi drzwiami, się jakoś tak trochę przetrzebiło. Więc dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, ten głód zmian był olbrzymi. On był olbrzymi i u nas w partii, ale również czuć go na ulicy, dlatego że tyle osób dawno do mnie nie podeszło na ulicy Warszawy i nie mówiło, jak się cieszymy, że idziecie do przodu, że jest zmiana. Nawet, słuchajcie, niektórzy się pytają, jak się zapisać do Platformy Obywatelskiej, z czego się bardzo cieszę. Ale to jest, słuchajcie, też olbrzymia, olbrzymia odpowiedzialność. Olbrzymia odpowiedzialność, bo się musimy zmieniać, ale musimy też zachować szacunek dla tych wszystkich, którzy budowali Platformę przez te wszystkie lata, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy partią, która jest silna doświadczeniem. To jest, słuchajcie, niesłychanie istotne, dlatego że ważne jest, żeby mieć tę nową energię, ważne jest, żeby się umieć zmieniać, dlatego że ta zmiana jest koniecznie potrzebna, bo widzicie, że ludzie czekają na zmianę, czekają na świeżość i to my tę świeżość jesteśmy w stanie im zapewnić. Ale ważne, ale niesłychanie ważne jest również doświadczenie. Niesłychanie ważna jest dojrzałość. Warto na przykład najpierw obejrzeć i zrozumieć własny spot, zanim się go puści do mediów. Warto sobie zdawać sprawę z tego, co jest naprawdę niesłychanie istotne. Ale my jako Platforma Obywatelska musimy się stawać coraz bardziej profesjonalni. Musimy się stawać coraz bardziej nowocześni i coraz bardziej wyraziści. I to jest to wielkie oczekiwanie i wielka odpowiedzialność, która w tej chwili jest na barkach naszego przewodniczącego. Musimy być dynamiczni i odważni i musimy mieć jasną wizję i pokazać, jakiej Polski chcemy. Bo słuchajcie, ciepła woda w kranie jest bardzo istotna i mało kto o tym wie, jak ja. Ostatnio się stałem specem od hydrauliki. Ale ważne jest również to, żeby pokazać jasny horyzont, żeby pokazać, dokąd idziemy, jaką mamy wizję państwa i jaką mamy konkretną ofertę. Jesteśmy partią europejską, jesteśmy partią tolerancyjną, jesteśmy partią otwartą, ale również musimy jasno sformułować ofertę partii, która jest przede wszystkim racjonalna, bo dzisiaj w tym zwariowanym świecie właśnie tego bardzo brak. Brak tego, żeby z jednej strony bronić jasno wartości, być odważnym, ale z drugiej strony mieć w sobie dużo pokory. Samorząd chyba najlepiej tego uczy, właśnie pokory, bo jesteśmy blisko ludzi, wiemy, że trzeba tej pokory w sobie mieć bardzo wiele, ale również odwagi do tego, żeby podejmować te wyzwania, które przed nami. Musimy promować rozsądek tych, którzy ciężko pracują i ich chronić, ale również wyciągnąć pomocną rękę do wszystkich tych, którzy sobie nie radzą. I to jest absolutne credo nowej Platformy. Musimy być silni sukcesami przeszłości, bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wystarczy się rozejrzeć choćby po ulicach Warszawy, ale również musimy mieć siłę do tego, żeby wyciągać wnioski z błędów. Musimy być odważni w obliczu zła, a tego zła jest niestety coraz więcej, ale również musimy być, tak jak mówiłem, pokorni wobec obywateli. I musimy, słuchajcie, tworzyć wspólnotę, bo to jest niesłychanie istotne. Myśmy przez te wszystkie lata budowali Polskę
nie dla siebie, tylko dla Polek i Polaków. I jak podejmowaliśmy decyzje, to podejmowaliśmy decyzje. Borys był w rządzie, pani premier Kopacz, ja też. Pamiętamy, jak podejmowaliśmy decyzje. Nigdy decyzje nie były podejmowane tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś na nas głosuje albo dla nas nie głosuje. Po prostu budowaliśmy taką Polskę, w jaką wierzyliśmy. I to jest to najważniejsze, co nas odróżnia od tych, którzy rządzą dzisiaj, którzy budują Polskę niestety przede wszystkim dla bandy nieprofesjonalnych notabli partyjnych. Potrzebny nam jest język konkretu. O tym bardzo często mówią ludzie właśnie na ulicy. Oczekują od nas, że będziemy podejmowali trudne wyzwania, że nie będziemy się bali nazywać rzeczy po imieniu, że będziemy w stanie jasno odpowiadać na trudne pytania i brać na siebie odpowiedzialność. I dlatego wybraliśmy Borysa Budkę, bo on właśnie taki jest. Konkretny, odważny człowiek, który potrafi w sposób klarowny formułować myśli i który potrafi bronić wartości, ale również pokazywać nam drogowskaz na przyszłość. Musimy wreszcie, kochani, bronić najważniejszych wartości, bronić demokracji, bronić niezależności instytucji, ale umieć to tłumaczyć naszym współobywatelom, dlaczego to robimy, że to nie jest poczucie tylko i wyłącznie przywiązania do wartości, że to nie są wartości abstrakcyjne, tylko obrona demokracji, obrona podstawowych instytucji i niezależności tych instytucji, to jest obrona praw wszystkich Polek i Polaków. Wystarczy, że ktokolwiek wejdzie w konflikt z państwem PiS-u, z jakimś mało profesjonalnym aparatczykiem i później niestety instytucje, które nie są niezależne, mogą podejmować decyzje, które będą deptały podstawowe prawa i obowiązki naszych współobywateli. I dlatego walczymy o demokrację, dlatego walczymy o instytucje niezależne. I to też od tego zaczął się pochód Borysa do władzy w naszej partii. Właśnie od tego, żeby stanąć twardo i w sposób przekonujący bronić niezależnych instytucji. Musimy mieć ofertę dla wszystkich i taką ofertę będziemy mieli. I na koniec chcę wam powiedzieć jedno, bo często się mówi, że po władzę trzeba się umieć schylić. Natomiast po to, żeby się po władzę schylić, trzeba mieć w sobie niesamowitą odporność, trzeba mieć w sobie niesamowitą odpowiedzialność i trzeba mieć niesamowitą odwagę. I za to chciałem ci, Borys, serdecznie podziękować. Właśnie za to, za odwagę. Bo wszyscy wiemy, ile trzeba wyrzeczeń, jaki trzeba mieć kręgosłup, żeby się na takie wyzwanie w tak trudnych czasach zdecydować. I za to olbrzymie podziękowania. A my wszyscy, kochani, mamy tylko jeden obowiązek. Musimy być silni, musimy być razem i musimy budować zaufanie i pozwolić przebudować naszą partię tak, żeby docenić wszystkich, którzy ją budowali, ale wzmocnić się, pokazać dobrą energię, pokazać świeżość i pokazać to, że jesteśmy profesjonalnie przygotowani do tego, żeby zarządzać naszym krajem, Polską, dla dobra naszych współobywateli.